Teraz kolejna rzecz autorstwa dwóch Polaków. Joanna Gorzelińska oraz Denis Wojda prezentują Kumplobuk, książka dla prawdziwych przyjaciół. Ta książka nie wymaga prądu, uwaga, to wkręca i faktycznie świetny pomysł. Ogółem książka jest po to, żeby oderwać dzieciaki od telewizora albo od komputera. Zwraca uwagę, że w dobie Facebooków, internetów, YouTube'ów liczą się lajki, suby, kurcze i kliknięcia myszą, a tak naprawdę zapomina się o towarzystwie drugiego człowieka. I tutaj dwójka autorów chcą przypomnieć, chcą zarazić przede wszystkim rzeczami, które sami przeżyli w młodości, czyli no zabawami, które się robi poza telewizją, poza komputerem. I do tego ma służyć Kumplobuk. Kumplobuk, który powinno się czytać, a w zasadzie rozwiązywać z kimś bliskim, ponieważ to polega na tym, że każdą stronę rozkładamy, kładziemy to naprzeciwko siebie, jakbyśmy grali w statki i mamy różne zadania. Te zadania są bardzo kreatywne, ponieważ na przykład mamy od takich podstawowych, takich rozgrywek, jak zrobić labirynt czy coś, to mamy na przykład odpowiadać na pytania o swoim kumplu, o swojej drugiej osobie. Mamy narysować tą osobę. Mamy na przykład, powiedzieć, co zrobi, jak będzie prezydentem. Ogółem takie zadania, które mają wskazać, jak bardzo siebie znacie. I czytając, przeglądając ten Kumplobuk, pomyślałem, że tak de facto to również to jest świetny pomysł, żeby dać to różnym parom, różnym małżeństwom, ponieważ wiele tych tutaj zadań tak naprawdę zbliży do siebie dwójkę ludzi. Niekoniecznie kumpli, ale też jakąś parę ludzi, którzy kochają się nawzajem, ponieważ za pomocą różnych zabaw, gier, które wydawałyby się wręcz takie proste, infantylne, można dużo dowiedzieć się o tej drugiej osobie. I naprawdę Kumplobuk faktycznie wciąga i to jest świetny, bardzo kreatywny pomysł, który można, tak jak powiedziałem, zaproponować najmłodszym, kiedy oni się nudzą, albo żeby im po prostu odciągnąć ich na 15-20 minut od telewizora czy komputera, ale można również polecić to różnym parom dorosłym, żeby tak naprawdę spędzili ten czas razem. Kumplobuk, rzecz nietuzinkowa, naprawdę zaskakująca i po prostu jeśli chcielibyście spędzić z kimś, no bo książki zawsze czyta się indywidualnie, ciężko jest czytać, chyba że komuś się czyta jakąś bajkę, ale Kumplobuk można faktycznie, to jest książka, z którą spędza się czas z kimś, razem. Rozwiązując czy czytając. Także zapraszam wszystkich zaintrygowanych do wydawnictwa Wilga, która jest z grupy wydawniczej Foksal.